No ładnie, pierwsza kip. Mapa, pierwsza mapa zepa z kipem. To prawda od pierwszej minuty, ale... O, jak to weszło. Ładny ten granatniczek był. No i teraz Megasa przytajmować lekko. Tam słyszał zbroję. Słyszał tam zbroję. O, jak przeszedł. On jest na zielonej w ogóle. O. No, czerwony. Ojej. I teraz kilka dobre. Spawnów złych. Patrz, widziałeś to? To dobre. Zostawił go, dobra. A bo po redach to iść. Ma timing na redzie już. Tak, i tak na pozycji jest lepszej. To... O, on nie myślałem, że odpuści reda bez kitu, dobra. Teraz mega. Ale mega nie. No właśnie. Nie, mega nie ma, mega nie ma. Ładnie go. No, dopiero się zdobie, Romek, dopiero będzie za 15 sekund mega się. Coś tu, widzę, że kip rozegrał się ostatnio. Jaką presję wywiera na nim w sumie? No teraz w kółko się poganiać trochę. Tak, tak, zaraz to się... musi gonić, nie? Ammo się zaraz wystrzela. No już się wystrzela, jedna rakieta, zobacz, jedna rakieta, jeden ten. Jedna bateria, nie? Energizer to nie jest, no. Teraz timing na reda powinien też mieć. O nie! Dał się złapać. Dobry dobry teleport. Low spawn musi być. Tak, dobry teleport. O. Siedem sekund jeszcze do Megasa, ale już widzę, że czeka na niego. No i teraz precyzyjny spam pod nogi. O nie. Jak go trafił. Bo tak, on nawet żółtej nie wziął. No, nie zdążył. Nie zdążył nic wziąć. Po teraz będzie kiepsko. No ale dobrze, no uciekł, niewiele, nic nie dostał. Ma szafta. Jest powoli szansa. Czekł, sprzedał plecki. Ładny szafcik, kipa jest. No. Ciężko tak z dołu w ogóle walczyć. Teoretycznie nie powinien w ogóle go atakować, tylko czekać na okazję, trochę się z nim poganiać. I najlepiej ukraść reda w międzyczasie gdzieś. Bo tamten tak naprawdę też nie będzie mógł ze go gonić ciągle, bo musi wtedy zostawić jakąś zbroję, nie? A mega skaczka? Mega, mega. Bierz, bierz. Okej. Bo to jest też... Ludzie często właśnie mówią... Myślą, że muszę od razu... Już teraz muszę zdobyć fraga, nie? A tu masz jeszcze dużo czasu. Poczekaj na błąd. Wiadomo, łatwo mówić, jak się nie gra. No, bo idą na Rambo, jak ja. No dokładnie, nie? I to wiesz, to od razu wchodzi, muszę teraz, bo mam żółtą, koleś ma, nie wiem, czerwoną i Megasa, no to... Trzeba najpierw trochę obić, nie? No to nie masz szans przecież. Już zrobili kanał Divizja Trzecia i od razu... Klozę wpisał, give me the link. Give me the link. Nie dadzą chłopowi spokoju. Slow spawnuje ten kip. Od razu. Inaczej się nie da. No i ten kip właśnie jest z Baresi w teamie, nie? Na tak, kip, jest składa. No. Bardzo dobry. A czy on kiedyś nie był taki dobry? On kiedy? Zawsze był niby dobry duelowiec, ale w pewnym momencie miał taki okres, że dużo gorzej grał. Tak. A czemu Zep nie gra w sumie tego Getquada? Nie lubi, czy co? Czy... Nie wiem. Nie, no, z bana dostał z Unii Europejskiej. Tak. Dziwne. Właśnie nie wiem, czemu nie gra, nie? No właśnie. O, jaki granat, proszę. Bo on ma wykupiony bilet z Moskwy. A oni tylko sami grają chyba ze sobą. Jako Ruscy. Tak. W sumie nie zobaczyłem, że żeby wybrał oni... On na pewno Zepa wzięli do D1, nie?
A to może wtedy by musiał grać, nie? A tak tu jeden turniej, drugi, trzeci i patrzysz, kurde, kiedy w tygodniu znajdę czas, nie? Jeszcze trzeba do roboty chodzić. Znaczy, no tak, no ten duel teraz jest akurat z Getquadem, nie? Jest duel, będzie... tutaj jakiś QA clan, tu coś tam, kurde, i kiedy tu grać, nie? Tak, tak. No jest tego trochę teraz faktycznie, no. No, za bardzo fajnie gra to ZTM. No tak, tylko jeszcze dla wyjaśnienia, to oni grają, to jest dywizja pierwsza oczywiście, nie, panowie? Bo KIP jest w dywizji pierwszej w KW Duel. To jest, to oni są tutaj, gdzie Tom jest, nie? Niepotrzebnie przeatakował. Ach, spalne. Trzy życia. To jest piękne. Nie ma ucieczki. Bić do końca, zabijać. Ładne takie mazole. Ładno. Takie direct kiki, takie. Jest łatwo trafić tam. 6 już mu sprzedał. A poczekajcie, zobaczymy jak tam kip. O, też 6. O, to ładnie, ładnie. Statystyki są identyczne praktycznie. 31 kip ma LG, a ten ma 29,6. A po 6 directów sobie dali. Tak jest równy, wyrównany ten. W wymiankach. No, ale tu... Zep jednak miażdży trochę, no. No łapie go tą pozycją, zawsze na górze. Tak, tak. Zawsze no, łatwiej. Nie no, chłop bez Megasa, z jakąś zieloną zbroją, no to jest... To jest no. Optymistyczne. Tak, tak, bardzo. Podejście. O. Bad timing akurat. Nie no, przez ścianę go zespałam teraz, nie? To już było spawanie ściany. Właśnie te antilagi na tym polegają, że gościa przez ścianę spawasz. To jest... Dostał. Nie, no dobrze go widział. Wszyscy to widzą przez ścianę. Przez ścianę go spawał teraz. Dospawał go przez ścianę już. Zapięte go złapał. No właśnie. To jest właśnie takie oszustwo. No dobra, kończy się pierwsza mapa. Zobaczymy, co stało. Ale ciekawe, że ten ZTM... Aha, dobra, może jakoś... Ciekawe, co musieli odrzucić, że te ZTM gramy, nie? Zep odrzucił DM2 i DM4 kipem. A, okej. Co kip odrzucił? Nie wiem. Aerong? Ale Boret! Pewnie jakąś Kenię dziwną. O, Boredzika mamy. Tak coś mi się wydaje. Mhm. No, dobra. Trochę go zdominował tutaj, no, na tej mapie.